Witam wszystkich, z tej strony MacMaker. Dziś w kolejnym odcinku serii Teoria Gier dowiemy się, czym jest kryształ serii gier The Sims. Zapraszam. Kto nie zna starych i poczciwych Simsów? Od lat możemy bawić się ich życiem lub w przezabawny sposób ich życia pozbawić. Za usuwanie drabinek zapewne wszyscy spłyniemy w piekle. Kryształek jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli przez wszystkich graczy. Z matematycznego punktu widzenia jest to figura przestrzenna złożona z dwóch ostrosłupów ze złączonymi podstawami w kształcie sześciokąta foremnego. W grze The Sims odgrywa bardzo ważną rolę. Pokazuje nam stan psychiczny Simów, a także ich potrzeby fizyczne, takie jak głód, zmęczenie czy stan pęcherza. Jednakże czym on jest? Jaką rolę spełniał w życiu Simów, patrząc z ich punktu widzenia? Zajrzyjmy do ostatniej części The Sims. Mamy tu na obrazku trzy lampy. Największą zieloną i mniejsze białe i pomarańczowe. Przyjrzyjmy się lepiej ich nazwom i opisom. W nazwie pierwszego z nich możemy znaleźć ciekawe słowa. Niech staną się plamboby. Plambob to w języku angielskim określenie symbolu Simsów, czyli właśnie tego kryształku. Ten tekst prawdopodobnie znamy, jednak w nieco innej wersji. Powtarza się wielokrotnie w pierwszych księgach Księgi Rodzaju. Tymi słowami Bóg przywołał do istnienia różne przedmioty czy zjawiska. Kolejno światłość, niebo, ziemię i morze, rośliny, słońce i gwiazdy, zwierzęta i na samym końcu człowieka. Nigdzie jednak nie ma mowy o plambobach. Druga lampa, czyli ta w kolorze pomarańczowym, ma bardziej interesujący opis. Niech twoje uwielbienie dla dzieci matki natury rozświetla blaskiem cały świat. Nie wydaje wam się to trochę podejrzane? Ostatnia lampka, która nas zainteresuje, jest w kolorze białym. Według opisu chroni przed deszczem, wiatrem i promieniowaniem ultrafioletowym. Dodatkowo ma szeroki zakres temperatur, więc wytrzyma syberyjskie mrozy i arabskie upały. Nie ma w niej nic specjalnego, co nie? Jednakże zważywszy na dwie poprzednie sztuki, to nie może być takie proste. Przecież wszystkie mają związek z pogodą. Jednak to nie koniec z religijnymi symbolami. W bliźniaczej grze, którą także wydał Electronic Arts, też mamy pewne odniesienie do naszego plamboba. Otóż w dziale turystyki możemy postawić jakąś świątynię, kościół, meczet, rondle dla pasafarian czy czego sobie dusza zamarzy. Jednak budynkiem, który nas najbardziej zainteresuje, jest nowoczesna świątynia. A teraz bez patrzenia zgadnijcie, co znajduje się na samej szczycie. Tja, dokładnie. Ten sam kryształek. Jak widać, zajmuje on bardzo ważną część życia Simów. Jest to religijny symbol czegoś. Jednak czego dokładniej? Dokładniej nas. Otóż Simowie nie wiedzą, że są przez kogoś sterowani. Tylko niektórzy potrafią w jakiś sposób zobaczyć na miastkę tego, co jest w pewnym sensie spoza tego świata. Dlatego w Simsach została założona w pewnym sensie religia, która czciła symbol Boga. Dwa ostrosłupy złączone podstawami w kształcie sześciokąta foremnego. Jednakże cały czas patrzymy na to od strony Simów. Więc teraz przenieśmy się na naszą stronę, czyli do biura wszechmogącego. Dziś chrześcijanie obchodzą bardzo ważne dla nich święto, Zielone Świątki, czyli zesłanie Ducha Świętego. Chciałem o tym wspomnieć, bo tak samo jak w przypadku Simsów, coś im się unosi nad głową. W chrześcijaństwie był to ogień, zaś tutaj nam wszystkim już znany kryształek. Poza tym nie ma żadnego związku z Duchem Świętym, ale za to może mieć związek z bardzo ważną postacią, występującą nie tylko w religii, ale też i w popkulturze. Mówią dokładnie o Aniele Stróżu. Jest to anioł, który strzeże nas od zła, a także wyznacza ścieżkę, którą mamy podążać. W przypadku Simsów przekazuje nam, czego do szczęścia potrzeba Simom. Jednak u NPC-tów nie widzimy już kryształków. Dlaczego? Być może osoby, które tworzymy na początku gry, są jedynymi wyznawcami naszej religii. Gdy jakiś inny Sim pobierze się z naszym, automatycznie przechodzi pod naszą kontrolę, a więc i przechodzi na naszą wiarę. Można by powiedzieć, że... Łololo. Simowie jednak uważają, że to właśnie plambob jest symbolem Boga. Co więcej, wierzą w siły natury czy słońce. Tak samo jak wiele pogańskich wierzeń, które do naszych czasów już nie przetrwały. Ale kto wie, gdyby nie inkwizycja i ogólnie chrystianizacja świata, sprawy pewnie potoczyłyby się zupełnie inaczej. A tymczasem dziękuję wam za uwagę i zapraszam do obejrzenia innych moich filmów.
Jeśli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie pozostawić łapki w górę, bo to bardzo motywuje do dalszej pracy. Do zobaczenia.